Jako rolnicy bardzo cenimy sobie kontakt z publicznymi organizacjami mającymi na celu kontakt z rolnikami, takimi jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Cyfryzacja biurokracji bardzo ułatwia nam kontakt między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z którą kontakt mamy najczęstszy, ponieważ to ta instytucja dzieli unijne pieniądze, unijne fundusze mające na celu wsparcie rolnictwa, takie jak dopłaty bezpośrednie, jak dopłaty dla młodego rolnika, jak dopłaty na restrukturyzację małych gospodarstw i tak dalej, między innymi też wsparcie dla RHD. Kontakt z biurami powiatowymi oceniam jako bardzo dobry. W momencie, w którym składam wniosek przez internet, pojawiają się jakieś niejasności, nieprawidłowości, pracownicy dzwonią, pytają, wyjaśniają, służąc pomocą, co naprawdę oceniam bardzo dobrze. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa również od kilku lat pracuje w zdecydowanie lepszym, w zdecydowanie lepszej jakości, szczególnie po połączeniu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Kontakt z tymi dwiema instytucjami połączonymi w jedną jest zdecydowanie łatwiejszy, o wiele łatwiej jest nam sięgnąć po państwową ziemię w sensie dzierżawy, tak? Łatwiej jest nam wydzierżawić państwową ziemię, a także ubiegać się o dopłaty między innymi do materiału siewnego, które wcześniej trzeba było, o które trzeba wcześniej było ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Dziś możemy to robić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważnym dla rolnika jest także, dla każdego rolnika ważne są szkolenia. Ważne jest dokształcanie się i ośrodki doradztwa rolniczego praktycznie co tydzień w województwie, a raz w miesiącu w powiatach oferują różnego rodzaju szkolenia, czy to dotyczące stosowania środków ochrony roślin, czy dotyczące wapnowania, czy płodozmianu, a także mądrej gospodarki wodnej, dobrego gospodarowania zasobami wodnymi, co dzisiaj, szczególnie w czasach wysokich temperatur, suszy i niestabilnej gospodarki wodnej jest bardzo ważne dla rolnika. Ważne jest dokształcanie i poprawianie kompetencji polskich rolników. Aby podlegać ubezpieczeniu społecznego Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, należy być właścicielem minimum 1 hektara gruntów i to już uprawnia rolników do podlegania systemowi KRUS, co jest zdecydowanie łatwiejsze, bardziej korzystne dla rolników, ponieważ rozliczamy się w systemie kwartalnym, co często w okresie zimowym, wiosennym, czyli w okresie, w którym rolnicy nie mają przychodów, jeśli nie zabezpieczą się odpowiednią infrastrukturą do przechowywania płodów rolnych, pozwala nam to nabrać pewnego rodzaju stabilności finansowej, takiej poduszki, że nie jesteśmy przyparci do muru, bo nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, w której musielibyśmy płacić 1500 zł z ZUS-u na ubezpieczenie społeczne. Dla większości rolników, szczególnie dla całych rodzin rolniczych, gdzie ojciec, matka, dzieci są ubezpieczone w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, byłoby to po prostu nieopłacalne. Ministerstwo Rolnictwa przy udziale instytucji sobie podległych, takich jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wspiera rolników w promowaniu ich gospodarstw, ich produktów, a także umożliwia im bezpośrednie dotarcie do konsumenta poprzez licznego rodzaju inicjatywy, które są podejmowane w tych instytucjach.